niedziela dzisiaj. Właśnie jest pora obiadowa. Idziemy na rosół. Idziemy do polskiej restauracji, która tu się niedawno otworzyła. Prowadzą ją Polacy, także idziemy ją sprawdzić. Zamawiamy właśnie Bolta przez aplikację. Będzie to trwało ze 2 minuty, zanim podjedzie. Koszt to będzie około 60 batów, czyli jakieś 7 zł. Także tutaj to bardzo dobrze działa. Znaczy jeszcze nie wiem, a nie, już raz spróbowaliśmy, jak się przemieszczaliśmy do innego apartamentu. Także czekamy, aż po nas podjedzie. Właśnie Czesiek zamówił i czekamy. Podjechała nasza taksówka, także wsiadamy i jedziemy. Dojechaliśmy, tutaj za mną już jest wejście, Garden 94 się nazywa restauracja. Tutaj za mną jest flaga Polski, flaga Unii Europejskiej i flaga Tajlandii. Także wchodzimy do środka. Tutaj jest wejście, fajnie, bo blisko jest 7-Eleven. Zobaczymy, gołąbki, pierogi z truskawkami, pierogi schabowe. Samochód tu stoi, nic nie widać, ale coś tam zobaczymy. Żurek, no zobaczymy, co tu można jeść. Chodzimy do środka, fajne miejsce. O, tu są fajne takie, żeby usiąść sobie, stoliki. Słucham? Rybki tu są? O, są rybki, faktycznie. Dzięki się to biele. Skoczyły, skoczyły z morza, no i wyskoczyły. Z morza wyskoczyły i wskoczyły do fontanny? Tak. Idziemy usiąść do środka, bo tu jest gorąco. Dostaliśmy menu. Chcesz usiąść? No to siadaj już. Proszę bardzo. Mamy tu po angielsku, pięknie wszystko. O, po polsku. Czesiek już zamawia. Zupka ogórkowa. Już ci zaraz podmucham. Jesteśmy właśnie w restauracji Garden 94, spotkaliśmy się z Robertem, przyszliśmy na obiad, niedzielny obiad, polski niedzielny obiad. Opowiedz nam coś więcej o waszej restauracji. No cóż, restaurację otworzyliśmy wczoraj, także... O, dobrze trafiliśmy. Tak, było fajne takie otwarcie, była duża grupa polskich gości, zapowiedzianych wcześniej. Było kilka osób niezapowiedzianych, zrobiło nam niespodziankę. Ogólnie było bardzo sympatycznie. jesteśmy zadowoleni. Pierwsze koty za płoty, bo to trudna sytuacja dla moich tajskich pracowników ze względu na specyfikę kuchni, której nigdy nie gotowali, także musieliśmy tutaj się mocno włączyć, no ale poza tam drobnymi niedociągnięciami, że tak powiem czasowymi, bo to jednak nauka wymaga czasu, wszyscy byli zadowoleni i mam nadzieję, że będą naszymi stałymi klientami. Okej, okay, a co tu możemy zjeść u Was dobrego? Słuchaj, no tak naprawdę jesteśmy ukierunkowani jakby na naszą polską kuchnię, bo chcemy tworzyć dalej promocję polskiej kuchni w Tajlandii. Przez 3 lata mieliśmy restaurację, 3 lata umownie, przez czas COVID troszkę to inaczej wyglądało, ale 3 lata od otwarcia mieliśmy restaurację na Kolancie, czyli na południu, prawda? No teraz żeśmy zdecydowali się przenieść tutaj do Hua Hin, bliżej Bangkoku, bliżej stolicy, żeby promować nasze polskie jedzenie. Tamtą restaurację przekazaliśmy też w dobre polskie ręce i będzie dalsza kontynuacja, została ta sama nazwa, ta sama ekipa, która tam działa. Jak się nazywa na Kolancie? Szef Grill House. Okay. Także tam są serwowane jeszcze dodatkowo dania z grilla, plus nasze polskie ukochane rzeczy, te, które serwujemy także tutaj, czyli tradycyjnie pierogi, kilka rodzajów, czyli podstawowe mięso, kapusta, grzyby, pierogi ruskie, nieruskie. Z owocami mamy w tej chwili pierogi też jeszcze, prawda, w ofercie. No oczywiście kotlet schabowy, kotlet mielone, bigosik, gulasz, placki ziemniaczane. O, to są takie same rzeczy, polskie smaczki. Same polskie, wszystko robimy sami, nie ma rzeczy gotowych. Zupka ogórkowa, trzeba ukisić ogórki, mamy kiszone ogórki. No chyba? Właśnie, i sami kisicie ogórki w Tajlandii. Sami robimy kapustę praszoną, także... Okej, no my mieliśmy okazję spróbować właśnie zupki ogórkowej. No właśnie, jak smakowała? Bardzo dobra, no, bardzo smaczna, taka no konkretna, taka nie taka woda czy coś, bardzo dobra. Schabowy też super. Co my tam myśleliśmy? Pierogi z mięsem, no to rewelacja, nami wygrywa wszystko. Okej, a powiedz, jakie dalsze plany? Dalsze plany, no, chcielibyśmy, żeby to tak naprawdę wystartowało. Liczymy się z tym, że teraz jest już pomału sezon, zbliża się ku końcowi i tak jak nam nawet goście, część gości jednak wyjeżdża, bo przyjeżdża tutaj na wakacje, no ale Hua Hin jest takim miejscem, gdzie jednak coś się dzieje przez cały rok. Ten sezon jest troszeczkę niższy, ale nie jest tak jak na południu, na wyspach, gdzie tam praktycznie wszystko umiera z końcem kwietnia czy maja, tylko tutaj coś się dzieje. Są weekendy, bo jest bliskość Bangkoku, powoduje to, że sporo ekspertów przyjeżdża na weekend, prawda, do Hua Hin, więc zobaczymy, jak będzie. No, na razie mamy takie menu, jakie mamy, planujemy, jak już nasi pracownicy zadomowią się w tym miejscu, będą na tyle pewni tego, co robią, spokojnie, tak samo z kucharzami, to chcemy jeszcze wprowadzić ofertę śniadaniową, z raczej takimi zdrowszymi śniadaniami, ponieważ tak już mamy tutaj, że tak powiem, męczymi ludźmi tłustym żarciem polskim, no to jeszcze chcielibyśmy, żeby te śniadanka były zdrowsze. Za nami jest tutaj szkoła i sala gimnastyczna, na której trenują Muay Thai, prawda, i sztuki walki, więc też może docelowo będą naszymi klientami, że będzie troszkę zdrowej żywności. No to te śniadania miały być w formie takich, prawda, takich misek, będą domowe, będzie domowy hummus, chciałbym, żeby był, będzie domowy pasztet, prawda? Także taka kilka rodzajów pieczywka fajnego, takiego domowego, żeby te śniadanie nie było stricte same, powiedzmy, jajka, bekon i kiełbaski, tak jak są wszędzie, tylko część taka rzeczy robionych tutaj domowo na miejscu, takie właśnie pasty, sałatki, może zwędzonej rybki, prawda? Także to będzie wszystko do dogrania i myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca już wystartujemy też z ofertą śniadaniową. Zapraszamy. No dobra, no to tego Wam życzymy, żeby to wszystko szło po Waszej myśli jak najbardziej, aby się kręciło. My możemy bardzo mocno zarekomendować, bo jedliśmy obiad, było przepysznie. Także powodzenia w dalszym rozwoju. Dzięki za rozmowę i dzięki za ten przepyszny obiad. I zapraszam w niedzielę na kolejny obiad. Bardzo chętnie przyjdziemy, nie wiem, czy już tu będziemy w niedzielę, ale mam nadzieję, że nam się uda tutaj coś zjeść. Zapraszamy i dziękuję. Dzięki wielkie. Także zapraszamy tutaj razem z Robertem i Magdą, żoną, z którą wspólnie prowadzą restaurację, do restauracji Garden 94 w Hua Hin. Kończymy nasz niedzielny obiadek w pysznej polskiej restauracji Garden 94, którą znaleźliśmy, udało nam się znaleźć w Hua Hin. Także bardzo zapraszamy tutaj Was wszystkich serdecznie. Pyszne jedzenie polskie, jeżeli macie ochotę. Dzięki za oglądanie naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał. Cześć!